Więc dla fabryki zespołów, czyli właściwie dla internautów, nadamy krótki raport o stanie rzeczy, co się dzieje w świecie muzycznym Szczecina. Otóż szczecińska scena muzyczna jest zatrważająco sympatyczna. Na łamach burkowców nie dzieje się nic, właściwie nie ma żadnych artykułów, że w Szczecinie zespół to, w Szczecinie zespół tamto itd., itd., więc jest u nas generalnie spokojnie. Ale ten spokój nie potrwa długo, dlatego że już nasza debiutancka płyta, czyli zespołu Ma, zakłóci ten spokój po wsze czasy. Zburzymy konwenanse, zburzymy mury, które dzielą zespoły, które dzielą jakby gatunki. Będziemy jakby transgatunkiem muzycznym. I połączymy siły wraz z młodymi, ponieważ nasz skład to jest taka fuzja ludzi w wieku średnim oraz zupełnie młodych urwipołciów. Dzięki! Odezwała się młodzież. I to jest może koniec tego raportu. Ale to jest dobry moment, żeby tak na chwilę stanąć, obrócić się do tyłu, za plecy, tak, zobaczyć, coś podsumować. Jakieś szczególne refleksje przyszły wam do głowy, członkom muzyków zespołu MA? Członkom i członkom. Tak, masa razy przyspieszenie. To jest siła. To jest siła. Rzeczy same. O, kolega jest, kolega z kapitana stereo jest szkolony w piśmie. Cieszy mnie to, że młodzież pojmuje, że przyspieszenia, więc druga pochodna położenia po czasie razy masa to siła. Oczywiście można to w reprezentacji pędów także prawda, ująć, ale zostawmy ten temat. Jeśli chodzi o inspirację, to wy jesteście zespołem, który faktycznie, tak jak gdzieś kiedyś rozmawialiśmy, szukacie ich w miejscach, w których, no właśnie, można dosłownie jakby zbierać dźwięki, prawda? Czy to na polanie, czy to gdzieś na jakimś poddaszu. No i nie każdy zespół zbiera dźwięki latającego samolotu. Zbiera dźwięki takie, tak, nieoczywiste. To znaczy nie są to dźwięki, nie zawsze są to dźwięki instrumentów muzycznych. Ostatnio żeśmy na przykład zrobili beat z nagrania, beznadziejnego nagrania z telefonu z próby, tylko odpowiednio go tam przetworzyliśmy i wyszedł taki beat, jak myślę, żeby się nawet jakiś OSTR nie powstydził. Jakiś. No, ale nie wiadomo, no, który. Bo nie chodzi o OSTR, tylko jakiegoś OSTR. Amerykańskiego tego. No. A jak było w Radio Szczecin, gdzie graliście ostatnio pierwsze koncerty, wasze takie nagrania live, tak, prawda? Tak, ale to było nagranie live, ale bez publiczności. No więc właśnie, jak to? Ja muszę przejąć tutaj. Bo wy to jest tak, nie, bo to, chyba, co, a tu nagle śpiewacie to. Zgadza do się, ale to nie jest nasza wina. To jest wina kibiców Pogoni Szczecin, którzy zostali, niestety pobili się gdzieś i publiczność została wyproszona ze stadionu. I graliśmy dla pustych ławek. Ale tak było. A tak, nie da się tego zaprzeczyć. Więc dziwne uczucie. Więc dobrze. Ten jakby koncert w studiu S1 Radia Szczecin jakby prezentował nową funkcjonalność producentów koncentratorów tlenu na sali operacyjnej i właśnie oni stwierdzili, że nie potrzeba publiczności, żeby w artyście wzbudzić chichot. I udało im się. Udało się. Chichot, bo widać, że chichot trwa w internecie i trwa i po prostu aż się trzęsą ci, co to oglądają. Się z nas. Mówią tak. Ha, ha. Ha. Drugie nagranie live powstało z inicjatywy takiego pięknego festiwalu Akustyczeń, który w Szczecinie już się odbywa nie po raz pierwszy i mieliśmy przyjemność grać w Teatrze Kana, gdzie cały materiał został zarejestrowany przez studio Łukasza Nyxa i myślę, że nie dalej jak za 2-3 dekady będzie dostępny w dobrych sklepach muzycznych właśnie DVD. Zespołu Ma. Ty mi ciągle przekazujesz się do... Bo jesteś fajny. Ale nie umiem mówić. No to może ja powiem, tylko ty mi musisz przekazać telepatycznie co. Telepatycznie, tak. Akustyczeń.
festiwal organizowany przez Olka Rożankę i to właśnie, to sobie teraz uświadomiłem, że mogę powiedzieć w temacie tego, co się dzieje w Szczecinie. Festiwal się nazywa Akustyczeń, bo są to głównie koncerty akustyczne. Jest jeszcze Styczeń lutuje, tak? Akustyczeń lutuje. Te koncerty odbywają się w lutym. Te się odbywają w lutym. Jeszcze jest w marcu, jak w garncu, ale oczywiście odbywają. Czyli macie pory roku tutaj w Szczecinie. Tak, może miesiące. Tak, tylko dwa. Tylko dwa. Warto zaznaczyć, że Szczecinianie nie akceptują rewolucji francuskiej i nazywamy tutaj miesiące po imieniu. Ale wracając do festiwalu, przyjeżdżają znane zespoły, Stanisław Sojka. W tym roku był... Elizabeth Taylor. Krzysztof Zalewski. Był Mikołaj Trzaska. Zespół Chango z Mikołajem Trzaską występowali. Me, Myself and I. Zespół Chango, który jest, to są nasi koledzy z zespołu Big Fat Mama. Przepraszam, trzeba ratować to nagranie. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która naprawdę jest warta wypowiedzenia, że dalej będę drążył ten akustyczny. Jest to moim zdaniem, a mówi do was Olek, najlepszy festiwal, jaki się odbywa w Szczecinie. Bo te letnie festiwale nie mają szczęścia jakoś, ani ten Boogie Brain, ani jakieś takie różne, które się odbywały, one jakieś takie mają krótkolotne. Tak, dlatego mówię, że mają krótkolotne jakieś takie fascynacje były tym. Nie przetrwały. Natomiast akustyczny rzeczywiście trzyma fason i jest dobrym miejscem, w którym można odnaleźć jakieś tam chwilę dla siebie, nutę dla siebie. A Olek Różanek, który to organizuje, nie stroni właśnie od muzyki eksperymentalnej. Nie otwiera się wyłącznie na rzeczy znane, na rzeczy, które po prostu są popularne, tylko raczej ściąga rzeczy ciekawe. O, i to chciałem powiedzieć, i to jest bardzo optymistyczne. Natomiast rynek szczeciński posiada jeszcze taką specyfikę, że raz na jakiś czas odbywa się tutaj festiwal wielkich żaglowców. I na tę okoliczność zjeżdżają się do nas piękne statki, piękne żaglowce, no i nie tylko oczywiście. I podczas tych pięknych świąt żeglarskich odbywają się szantowe sprawy, takie powiązane z tymi osiłkami. Jak również ściąga i do nas wielka scena z olbrzymią agencją artystyczną, na której deski szczecińskie zespoły nie mają wstępu. O. Ta 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 ta. Jak przypłyną do nas statki, przejmiemy kontrolę nad wielką sceną, która do nas przybędzie. Zbrojnie, niczym na Ukrainie. Po prostu będziemy samozwańczymi piratami. Piraci, na tratwie. I my tam będziemy. Dobrze. Welcome in Stettin. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. Ja też się chciałem zaprzedstawić, że tu byłem z nimi. Sławek. Słuchajcie ich muzyki, kupujcie ich płyty. W ogóle chodźcie na koncerty. Można powiedzieć, Mateuszu, że przez ten rok pracowaliśmy jak taka fabryka zespołu? Jednego. I ta fabryka za pomocą komina wydała w przestrzeń, do atmosfery, odór, a z przestrzeni magazynowej niedługo wyjedzie taki produkt w postaci kęsa z pieca hutniczego. Jedziemy. Pierwszym jakby miejscem, gdzie nasz produkt, nasz kęs dotrze, no to jest taka po prostu pampeluna, którą bardzo pozdrawiamy i myślę, że ten kęs im się przyda, bo chłopaki są głodne. Cześć, jesteśmy Kapitan Stereo. Gramy w sumie alternatywnego rocka, tak, jeżeli mamy się zaszufladkować. Ale nie szufladkujemy się, robiąc numery, nie szufladkujemy się, bo wypada to zagrać trochę bluesa, wypada to zagrać trochę psychodeli.
A czasem nawet trochę popem podjechać. O, dlaczego nie? I troszeczkę polo. Podlać sosem polo. Polo uniknął. Przepraszam, a czy ty nie jesteś przypadkiem ale... podobny do Prince Polo? No, co jeszcze? W formacie XXL. W sumie powstaliśmy już jakiś czas temu, bo w 2013 roku. Ale nie działamy szybko. Raczej staramy się mieć ciągły luz. Z garażu przeszliśmy. No właśnie. Zaczynaliśmy w garażu. To jeszcze chłopaki zaczynali sami. Tak. My najpierw graliśmy w dwójkę z zespołem, jako zespół, nazywaliśmy się Heavy Chair Machine i tam trochę pograliśmy też, ale później stwierdziliśmy, że brakuje nam basu. I na szczęście rodzice Jędrka się przenieśli gdzie indziej, mamy chatę wolną do grania. Tak, tak, to jest bardzo dobra rzecz. Dziękujemy rodzicom Jędrka. Właśnie. Oddamy za prąd. Właśnie, co do grosza chłopaki, bo kurde. No myślałem, że zapomniałeś. No, może już powiedzieliśmy. Ale mamy polskie teksty. No to już też tak. Nie za bardzo. Nie, to powiemy teraz. Mamy polskie teksty, trzymamy się rock'n'rolla. Tworzymy ciągle materiał. Jakiś nowy. W sumie to wracamy po przerwie, bo nie graliśmy koncertu, kiedy ostatni raz. W czerwcu, także trochę nas nie było, ale mieliśmy już parę prób. No my tak na luzie podchodzimy. Nigdzie na wsi nie spieszy. Wiesz, bo widzę spinę po prostu, nie, widzę totalny luz właśnie. A jeżeli chodzi o scenę właśnie, to rok temu próbowaliśmy zrobić coś takiego, by zebrać... Było w ile to zespołu? Było pięć? Pięć. To była taka inicjatywa, to były zespoły z naszej salki prób, która już się, nie wiem, istnieje jeszcze czy nie? Jeszcze chyba istnieje. Ale ktoś ją przejął i się tam zepsuł klimat. Niesamowita sprawa. No i próbowaliśmy właśnie... No młodość. Młodość. Próbowaliśmy właśnie razem z tymi zespołami robić wspólne koncerty, właśnie koncertować w Szczecinie, ale no niestety po koncertach część zespołów się porozpadało i no i jakoś się to, jak to się mówi? Rozmyło. Jakieś plany, jakieś Facebooki, jakieś... A, no zapraszamy na Facebooka, jeżeli chodzi o plany, to właśnie tak jak już we wcześniejszej odsłonie wspominaliśmy, że 12 marca będziemy grali w Alter Ego, koncert po długiej przerwie, zapraszamy serdecznie. Za miesiąc będziemy grali w Domku Grabarza, ale to jeszcze będziemy na Facebooku na pewno informować. Także Facebook, SoundCloud, zapraszamy. I YouTube. Kapitan Stereo. Tak.